Odczucia jak najbardziej pozytywne. Dużo potestowaliśmy, pojeździliśmy. Samochód jest naprawdę dobrze przygotowany, za co dziękuję całej ekipie Sirelli. I myślę, że muszę być pozytywnie nastawiony i odnajdę swoje tempo z poprzednich rajdów. No, zespół chyba miał kilka bezsennych nocy, bo mało czasu było na totalną odbudowę auta. Tak jest, bardzo mało czasu, ale jak widać profesjonaliści dali radę. Auto jest w 100% przygotowane i niestety mamy tylko nową karoserię. Z tamtą musieliśmy się pożegnać, ale myślę, że to będzie też szczęśliwy samochód. Jak można tam gdzieś zobaczyć na naszym filmie, który krąży w sieci, chłopaki naprawdę spisali się bardzo dobrze. Jakie cele sobie stawiasz na ten rajd? Przede wszystkim meta, tego jestem spragniony po ostatnim wypadku. No i chciałbym się znaleźć na mecie i jechać jakimś bezpiecznym, ale też szybkim tempem, no i gdzieś tam na zakrętach niektórych dać kibicom frajdę.